zawieźli nas do obozu, a w tym obozie już były gotowe domki. Też było tak, na przykład nas było dwie rodziny w jednym domku. Były podwójne łóżka takie piętrowe. I tam to już był raj. No bo była jadalnia i to można było rano iść, zjeść śniadanie, później obiad. No pogoda też ciepła. Także to już był raj, tylko było zmartwienie, gdzie nasze rodzeństwo, gdzie brat, gdzie siostry są, tak? Czy są jakieś wiadomości, tak przez dłuższy czas się nie wiedziało, tak? Że rodzice się martwili. No i tutaj to już w obozie, to już się otworzyła szkoła polska, już harcerstwo. No było piękne wrażenie, bo jak przyszło do tego domku, to były prześcieradła i koce. Czysto, tak? I były łazienki wspólne tak na zewnątrz. To był raj. Człowiek się cieszył, tak? Tylko zawsze to się myślało o tym domie, kiedy się wraca do domu, do Polski.